Miliony lat temu naszą planetą rządziły ogromne dinozaury. Kiedy wymarły, ich miejsce zajęły ssaki. Ssaki, które zdominowały ekosystem po dinozaurach, różniły się znacznie od tych, które znamy obecnie. Po Ziemi chodziły wtedy ogromne mamuty, wielkie megateria oraz bohater dzisiejszego odcinka największy ssak, jaki kiedykolwiek chodził po naszej planecie. Zapraszam do odcinka o tym kolosie. Paraceraterium wędrowały po ziemi od około 34 do około 23 miliona lat temu. Występowały na terenach Europy i Azji. Były to ogromne zwierzęta. Zobaczcie jak wyglądałby przy nich człowiek oraz inne zwierzęta roślinożerne żyjące dziś. Ten gigant dorastał do 4,8 metra wysokości i 7,5 metra długości. Mógł ważyć nawet 20 ton. Tak ogromną masę ciała utrzymywały kończyny, które były duże i silnie zbudowane. Przypominały pod pewnymi względami kończyny słoni czy zauropodów, czyli zwierząt równie ciężkich i poruszających się niezbyt szybko. Kość udowa typowo mierzyła aż 1,5 metra długości. Większe kości udowe spotykano jedynie u niektórych słoni i dinozaurów. Kończyny zwierzęta te trzymały prosto jak kolumny, a nie w zgięciu jak u mniejszych zwierząt, co zmniejszało obciążenie mięśni i ułatwiało poruszanie się. Przednie łapy kończyły się trzema palcami. Nic nie wiadomo o kolorze i teksturze skóry zwierzęcia. Nie odkryto bowiem żadnych jej odcisków ani mumi. Większość rekonstrukcji przedstawia zwierzę w grubej, pofałdowanej, szarej i bezwłosej skórze. Rekonstruując skórę paraceraterium oparto się o współczesne nosorożce. Ponieważ włosy zatrzymują ciepło produkowane przez organizm, a im większy organizm, tym tego ciepła jest więcej, współczesne wielkie ssaki, takie jak słoń czy nosorożcowate są w dużym stopniu pozbawione włosia. Mając sierść, przegrzewałyby się. By wspomóc termoregulację, dzisiejsze olbrzymie zwierzęta za dnia spoczywają w cieniu lub tarzają się w błocie lub w wodzie. Być może paraceraterium również stosowało takie sposoby termoregulacji. Największe odnalezione czaszki paraceraterium mierzą około 1,3 metra długości. Przednie zęby paraceraterium uległy redukcji do pojedynczej pary siekaczy w żuchwie i szczęce. Były one duże i stożkowate, opisuje się je jako ciosy. Górne siekacze kierowały się do dołu, dolne były krótsze i kierowały się ku przodowi. Proste zęby o niskich koronach wskazują, że paraceraterium żywiło się wyżej rosnącą roślinnością. Spożywało miękkie liście i krzewy, jak jego krewni spośród nieparzystokopytnych, konie, tapiry czy nosorożcowate. Paraceraterium przeprowadzało fermentację w dystalnym jelicie. Pozwalało to na wykorzystanie względnie małych ilości substancji odżywczych z pożywienia. Mało wydajny układ pokarmowy sprawiał, że olbrzym ten musiał spożywać więcej jedzenia, by zapewnić sobie odpowiednią ilość energii oraz prawdopodobnie miał długi przewód pokarmowy, żeby lepiej tą większą ilość pokarmu trawić. Stada Paracelaterium mogły migrować żerując na wysokich drzewach, których nie mogły dosięgnąć mniejsze zwierzęta roślinożerne, żerując i przemieszczając się głównie w nocy. Z powodu swoich dużych rozmiarów paraceraterium nie potrafiło biegać ani w ogóle nie poruszało się szybko, potrafiło jednak przemieszczać się na duże dystanse, co było konieczne w środowisku o skąpych zasobach żywności. Większość drapieżników w ich siedliskach osiągało względnie małe rozmiary, mniej więcej dzisiejszych wilków. Nie zagrażało w żaden sposób paraceraterium. Żaden rozsądny drapieżnik nie pomyślałby nawet, by zaatakować takiego ważącego blisko dwadzieścia ton kolosa. Jednak młode były podatne na ataki drapieżników. Te największe ssaki, chodzące po Ziemi miliony lat temu, dzięki swoim gabarytom praktycznie nie miały wrogów, były przystosowane do życia w odmiennych środowiskach pustynnych, leśnych czy trawiastych. Dlaczego więc wymarły? Jak zwykle w tym przypadku powodów może być kilka. Najważniejsze, jak zawsze, wydają się zmiany klimatu, niskie tempo reprodukcji oraz inwazje należących do trąbowców gomfoterów z Afryki w późnym oligocenie. Gomfotery były zdolne do wywoływania znacznych zmian w podbijanych przez siebie siedliskach, niszcząc drzewa i przekształcając lasy w tereny trawiaste. W końcu zasoby pokarmowe uległy znacznemu ograniczeniu. Klimat stawał się nieprzyjazny. Zwierzęta te mnożące się powoli nie były w stanie szybko odbudować populacji i liczba paracelaterium obniżała się, aż w końcu wymarły całkowicie. W tym odcinku to już wszystko. Oczywiście dziękuję za obejrzenie odcinka. Pozostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało, oraz zasubskrybuj kanał, żeby nie ominąć się kolejny ciekawy odcinek. Cześć!